Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na szybkie rozpakowanie i rzut oka na najnowszą myszkę firmy Razer. Jest to dobrze znany model Dead Adder, z tym, że tutaj mamy wersję Chroma. Za chwilę zobaczymy sobie, jak ta myszka wygląda. Na początek informacje z opakowania. Co do ceny, oficjalna cena to jakieś 70 euro, czyli plus minus 280 zł. Jak wiemy, ten Dead Adder wersja 2013, poprzednia, bez chroma, kosztuje w tej chwili jakieś 250 zł, więc ta myszka będzie kosztowała pewnie w okolicach 300 zł. I też jak widzieliście na moim kanale, jest to część większej serii, ponieważ jest i klawiatura Black Widow w wersji chroma, są też słuchawki wirtualne 7.1 Kraken w wersji chroma. Tak więc zobaczmy, co mamy ciekawego. Widzimy samą myszkę, logo firmy Razer, mamy informację, iż mamy ergonomiczny kształt, bardzo precyzyjny sensor i to podświetlenie chroma, dające nam praktycznie nieskończone możliwości właśnie bawienia się tym podświetleniem. Po bokach mamy więcej informacji o kształcie, także o sensorze optycznym, który ma aż 10 000 dpi, jeśli chodzi o rozdzielczość. Prędkość wynosi 200 IPS-ów, a przyspieszenie to 50G, tak więc parametry tej myszki są bardzo, bardzo przyzwoite. A sam sensor sprawdzimy sobie w testach syntetycznych i w grach, oczywiście to jest najważniejsze, jak sobie poradzi. Myślę, że jak na taką cenę, jak na firmę Razer, to sensor naprawdę konkretny. No i konfigurowalne w pełni podświetlenie Chroma Lightning. Widzicie kilka przykładów. Po drugiej stronie rekomendacje znanych graczy i w takiej formie graficznej też najważniejsze cechy tego modelu myszki. 5 przycisków przy okazji, 1000 MHz próbkowanie, oprogramowanie Razer Synapse do pobrania i podłączenie USB 2.0 standard. I z tyłu mamy też obrazek z tą myszką, pokazane wszystkie przyciski i elementy myszki. To by było na tyle, jeśli chodzi o informacje z kartonika i już sobie ją rozpakowujemy. Okay, kartonik otwarty i już wyjmujemy całą mychę. Standardowo mamy podziękowania od Razera, zapewnienia, że zrobiliśmy świetny wybór kupując tą myszkę. Naklejki, tym razem takie troszeczkę inne niż zwykle. No i też mamy tutaj instrukcję. Możecie sobie rzucić okiem. Też mamy podstawowe elementy myszki, wymagania systemowe, zawartość opakowania, podłączenie i takie tam. No i sama myszka. Już widać od razu, że Razer, zieleń wszędzie z opakowania w opakowaniu. Sama myszka, zobaczcie, podłączany wtyk USB, kabelek w oplocie, wydaje się być dość długi. I sama myszka, jeśli chodzi o wagę, to jest to chyba około 100 gram, może trochę poniżej, zważymy ją sobie do recenzji, natomiast jest taka dość lekka. Jeśli chodzi o to wyprofilowanie, powiem Wam, że Dead Addera nie miałem okazji testować tych poprzednich wersji, więc będzie to moja pierwsza styczność z tym modelem. Natomiast myszka wydaje się być no, naprawdę fajnie wyprofilowana, typowo pod gracza praworęcznego. Tutaj mamy tą myszkę wciętą w takim kształcie łuku, mamy gumowania po tej stronie i tutaj. Przyciski pod kciuk, takie dość duże, cicho pracujące przełączniki. Nie było nic o przełącznikach, czy to są Omrony, czy jakieś inne, na przykład Razera. Natomiast podejrzewam, że żywotność mają bardzo dużą. Jak słyszycie, chodzą lekko i cicho. Roleczka bardzo fajna, dość duża, gumowana. Działa jako przycisk. Kabelek zakotwiczony dobrze. Ślizgacze, no malutkie w tym modelu, co prawda. Chyba są wysokiej jakości, ale ich powierzchnia jest nie za duża. Widzimy też sam ten sensor optyczny, 10 000 dpi. Tak więc zadowoli i tak zwanych high sensowców i low sensowców, czyli graczy grających na wysokim, na niskim dpi. Mamy też logo Razera, to będzie podświetlane i też chyba rolka. I co jeszcze? No ta powłoka to jest taki po prostu plastik, wydaje się być wysokiej jakości. Natomiast jedyne elementy gumowe to są te tutaj boczne panele. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten szybki rzut oka na myszkę Razer Dead Adder w wersji Chroma. Na testy zapraszam Was za jakiś czas. Dziękuję dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!